Recenzja książki pod tytułem Powrót Wilka, autor Mirosław Tomaszewski. Byłam pod wrażeniem, czytając e-booka powieści. Książka wygrała w konkursie literackim w 2020 roku i nic w tym dziwnego. Historia przedstawia grupę przyjaciół, którzy po 19 latach wracają do Trójmiasta. Tam odbywa się zjazd załogi. Byłam pod wrażeniem, że autor nie skupił się na jednej osobie, tylko mogliśmy poznać historię każdego z osobna, jako głosu osoby trzeciej. Mogliśmy poznać również troszeczkę intymne życie bohaterów. Czy spotkanie miało coś na celu, by zmyć dawne grzechy? Wilk, który jest w tytule, wyemigrował do Kanady, gdzie próbował odzyskać spokój po wyniku niefortunnych zdarzeń. W końcu wraca do Gdańska. 19 lat temu ukochana Wilka zaszła w ciążę, wtedy on zniknął. Przyjaciele w przeszłości spotykali się w tawernie, do której wracają, by pogadać o przeszłości i wspomnienia, o tym, co ich rozdzieliło i czemu się od siebie oddalili. Czy jednak wszystko się wyjaśni, a może już nigdy ich przyjaźń nie będzie taka sama? Dzięki opisom autora mogliśmy przenieść się do miejsc, które okazały się niesamowite. Razem z bohaterami przeżywałam ich emocje i tajemnice, które wyjaśniali i odkrywali.